Gigi, rotondo un po', oh Gigi, ma se tu vuoi sei un cerbiatto lo sa, ah, ma come fa, oh Gigi, dimmelo tu, oh Gigi, col tuo pallone a volare lassù, tutta la tua classe punta su di te, nella squadra tu sei grande re, campione, la tua città, Wiśnie, na samym początku mam do ciebie jedno takie pytanko. Trzeba uważać, żeby tutaj nie spać, bo tutaj ja nurkować nie potrafię. Skąd masz takie sympatyczne przezwisko Gigi? To znaczy, to jest długa historia. Znaczy, był taki film kiedyś, Wakacje z duchami, no i to już teraz nie chodzi o moją urodę, że jestem duchem i będę straszył jakimś tam potworem, no ale chodzi tu o to, że tam grał ktoś, to było Duduś go przezywali bodajże, i zostało Guguś, no Jacek Laskowski czy Smokuś, to było Gigi, no wołali mnie Guguś, później Gigi, a oni zrobili z tego Gigi. No a to jest po angielsku, tak? Gigi. Tak, no ja z angielszczyzną u mnie jest trochę kiepsko, no i się dziwiłem czemu Gigi, no ale skoro tak mnie nazwali, no też przez te 10 lat, jak jestem w tej lidze, się nie odzywałem. No i Gigi zostało do tej pory. A powiedz mi, jak ludzie reagują na twój wygląd takiego prawdziwego rozrabiaki? Jaki jesteś na co dzień? Znaczy, można się spytać trenerów, czy trenera motyki, w ogóle wszystkich trenerów. No wydaje mi się, że jestem takim człowiekiem spokojnym, no choć mój wygląd no, odstrasza ludzi. No nieraz na zakupy chodziliśmy. No to jak ja wchodziłem na przykład w kurtce ze skóry, no to zaraz myśleli, że przyjeżdżałem jakieś haracze zbierać albo coś, no a ja normalnie spokojny człowiek. No i miałem różne przypadki właśnie przez to, że panie nie chciały mnie obsługiwać, bo się wszyscy bali mnie, wszyscy odchodzili ode mnie. No taki tak kurczę, tak o, te osoby wszystkie, co ze mną były, no to tak się mnie bały, a uważam, że taki straszny może znowu nie jestem, nie? Masz dwóch synów, Przemka i Mateusza. No powiedz mi, jak oni wychowują się w domu? Pękają przed ojcem, czy wchodzą ci na głowę? To znaczy jest tak, ja im na dużo pozwalam, więcej na pewno niż Dorotka, moja żona, ale ja jestem stanowczy, ja powiem raz i oni wiedzą, o co chodzi. Ale chociaż ja na więcej pozwalam, ale ani jeden, ani drugi nie dostali jeszcze ode mnie klapsa. Robi to Dorota. Aha, to sympatyczna sprawa. Wiśnia, mam do ciebie takie pytanie dotyczące już samej gry na boisku. Czy zdarzyło ci się na boisku, że ktoś kiedyś próbował coś tam rzucić złośliwego pod twoim adresem? Tak, no bo Jezus, to jest normalna rzecz i to różne tam na mnie hasełka mają, szczególnie związane oczywiście z moją brodą, nie? No to jest, to już jest przez kilka lat się mnie trzymie, no ale ja się tym nie przejmuję, różnie, czy Fantomas, czy jakieś różne hasła, dla mnie to jest śmieszne, no jak się przezywają, no ja zawsze proponuję, żeby poszedł później ze mną jeden na jeden pogadać, no to, tak jak my dzisiaj, to raczej rezygnują, no on taki właśnie przeważnie wszyscy w grupie mnie obrażają, no to, ale w sumie to jest może nie miłe, no ale przyzwyczaiłem się do tego, czy kibice, gdzieś wyjeżdżamy, było różnie, no ja się do tego przyzwyczaiłem i mi to nie przeszkadza. A z czasów Górnika Zabrze Darek dźwigał, a od razu ci sprzedam kto, żebyś mnie nie dusił tutaj. Sprzedał mi jedną taką ciekawostkę, że kiedyś jechaliście do Wronek na mecz. Wołowinka, tak? Tak, i któryś z Wronek sprzedał, że podobno Wiśnia to nie żuje gumy do rzucia, tylko kilogram wołowiny. Tak, porachowałeś tak. Kości to znaczy, za ten niewyparzony jęzor? To znaczy, to był Dawidowski. Tak, pozdrawiam go zresztą. Spotkamy się na pewno. I jest taka sytuacja, że no, powiedział, że żuje właśnie wołowinę zamiast gumy do rzucia, no to jest też takie śmieszne, no ale uwierzcie, nie żuję wołowiny, no bo to jest taki kawał. Mam, tak jak wszyscy ludzie, żuję gumę do rzucia normalną, no i ja... Były różne, na przykład trener Łazarek, jak był w Widzewie, to też robił odprawę i tam chłopaki mi też sprzedali to, że na odprawie powiedział, kogo się boicie Wiśniewskiego, ma 160 zemów w jednej szczęce, prawda? No ale to było też takie śmieszne, no ale... Boże, no skoro tak mówią o mojej brodzie, no to przynajmniej jak mówię, jak chcą, byleby mówili. A ta broda to taka przykrzywa pamiątka z dawnych czasów? To znaczy było tak, no od 18 roku do 22 trochę kłopotów rodzicom robiłem, no bo nie byłem takim zbyt grzecznym synem, w sensie takim, że powiem tak, no do 18, no mam rude włosy i no, krzywą brodę miałem cały czas praktycznie i mi dokuczali na podwórku, no i od 18 roku życia postanowiłem sobie poradzić z tym, no i robić porządki na podwórku. Aha. No zrobiłem sobie, wyczyściłem sobie tych, co mnie, w sensie wyczyściłem, no także wytłumaczyłem im, no i po prostu był spokój później z tym.
No miałem takie problemy, takie w sensie takim wychowawcze w domu, no rodzice trochę się namartwili, no ale minęło to, później miałem 22 lata, trafiłem do Górnika Zabrze, ściągnął mnie tener Apostel z Koszewą. No i od tego się zaczęło i wtedy się uspokoiłem, ożeniłem się z Dorotką, mam wspaniałych synów. Teraz to spokojnie mieszkamy na wiosce, jest dobrze. Powiem ci, Wiśnia, że tak nie miałem trochę odwagi zapytać cię o te legendy, którymi już obrosła twoja kariera boksera w tych latach właśnie tego buntu, w tych latach młodości. Opowiesz mi coś więcej? Mam mówić najpierw o treningach i później to, co się działo, czy od razu... Jak uważasz? Nie, no bo taka jest sytuacja, że właśnie był taki moment, co trenowałem boks 3 lata w Walce Zabrze. No, rozmawialiśmy troszkę wcześniej, że to mi się troszkę przydało w życiu, no i był taki bunt. Po prostu w Konkordzie Knurów, no, jeździłem tener Bochenek wtedy, Jurek Dudek, jeszcze pamiętam, w bramce stał. No i była taka sytuacja, że były różne rzeczy, no, dostawałem telefony, że jest do zarobienia parę złotych, ale trzeba po prostu bić się na pięści, no i a uważam, że wtedy, no nie wiem jak teraz, bo teraz jest spokój, no byłem niezły w te klocki, no i podejmowałem to, przyjeżdżałem niekiedy z podbitym okiem, teraz mam, ale to po Grokinie, to nie biłem się, to mówię od razu. No i była taka sytuacja, że zarabiałem tak przez dwa latka, no dobre dwa latka pieniądze, w sensie takim, że prałem się. Kasa była potrzebna, tak? Były pieniążki potrzebne w Konkordzie Knurów. Byliśmy wtedy na etatach górniczych, ale nie dołowych, tylko na powierzchni, stawki powierzchniowe, no i było różnie, czy pieniążki były potrzebne, no młody człowiek, powiem szczerze, że jeszcze głupi, no i wariowaliśmy troszkę, no i było potrzebne, no i tak walczyłem, no miałem kilkadziesiąt tych walk, no nie przegrałem walki. To ty fortunę na tym zbiłeś, Wiśnia, ale powiedz mi jedno, okazuje się, że kobieta jest w życiu niezbędna, tak? Znaczy, no powiem tak, opalę sobie główeczkę trochę. Powiem tak, że nie ukrywam tego, że poznaliśmy się z Dorotką 13 lat temu i nie ukrywam tego, że gdyby nie Dorota i niektórzy trenerzy, a szczególnie Dorota, moja żona, no to może by mnie już nie było na tym świecie. Albo może gdzieś bym był we Wronkach, ale nie w klubie. No, taka jest prawda, no ale udało mi się, no zmądrzałem. Dorota mi dała dwójkę dzieci, wspaniałych chłopaków. W tym roku będziemy mieć 10 lat po ślubie, no i uważam, że ta piłka też uratowała mi w jakiś sposób moje życie. No właśnie, wracając już do samej piły. Tak. Dwa tygodnie temu komentowaliśmy z Kazią Węgrzynem mecz wasz z Lechem Poznań. Kazio Węgrzyn po spotkaniu, po tym jak widział jak grasz, po twoich statystykach, wszystkich liczbach tego meczu Jacka Wiśniewskiego, prawie się nogą przeżegnał. Mówi, to niemożliwe, Wiśnia asysty, Wiśnia podania, Wiśnia przechwyty. Wszystko, pasuje ci środek pomocy? Tak się pasuje, no tam mnie trener wystawił, tam próbuję grać, no nie, są takie mecze, co się też kopie po czole, no taka jest prawda, no bo całe życie byłem obrońcą. No ale mam w miarę dużo odbiorów, no a zobaczymy, no na pewno nie jestem w rozegraniu taki dobry jak Giza czy Garguła, no nigdy taki nie będę w rozegraniu, no, taka jest prawda. No ale walką też się nieraz dużo rzeczy nadrabia, no ach, Kaziu fajny kawał opowiada, to jest dobry, fajny chłopak, no za taki kawał mojego dziadka z dyliżansu wyrzucili kiedyś, nie? Ale Kaziu jest, no, sympatyczny człowiek, no ja mu dziękuję za to, ale tak jak mówię, no taki mecz mi wyszedł na razie jeden, no i raz w roku, no tak się mówi, wąż pierdnie, nie? No to zobaczymy. A co trener Stefan Majewski mówi ci na odprawach przedmeczowych? Wiśnia, ślizg, odbiór i podanie do najbliższego, czy pozwala ci na coś więcej tam z przodu? To znaczy jest taka, że jest 70%, to jeżeli mogę zdradzić trenerze, sorki, nie, no ale 70% jest taktyka, a 30% inwencja własna, no to niekiedy coś próbuję zrobić, chociaż mi to różne są skutki. No ale nie ma trener żadnego problemu, jeżeli zawodnik się włączy i coś zrobi od siebie, no jeżeli to jest dobra myśl, no to dlaczego nie? Ale glacą coś huknąć po stałym fragmencie gry, to nie, zawsze. No to właśnie trener najbardziej na to zawsze koncentruje się, że przy stałych fragmentach jednak gra tą głową jest moją mocną stroną, no i uważam, że to jest dominacja moja, no bardziej ta głowa niż technika. Rozmawiałem z twoimi dawnymi, dobrymi, serdecznymi kumplami z Górnika Zabrze. Oni mi powiedzieli, już teraz nie zdradzę kto, że potrafiłeś świetnie negocjować
z prezesem Płoskoniem, że podobno parę wózków dziecięcych wynegocjowałeś. Tak, to było dawno, po prostu z tego, co my już liczyli, żeśmy się śmiali, szczególnie z Darkiem Dźwigałem, z Petrusiem Rockim, no to ja mam już 10 dzieci, no. Bo co dwa tygodnie mi się coś rodziło i 1000 zł na wózek brałem, zawsze coś tam zagadywałem. To już wtedy becikowe było, już tak? Było takie becikowe od prezesa Płoskonia, tak. No i no w sumie ja to wymyśliłem tam w tej drużynie, że nawet masażyście się urodziło dziecko czy komuś, no to dostawał 1000 zł. No i jak potem prezes Płoskoń odszedł, no to skończyło się datki. W lidze nie grałeś z fryzurą? Grałem raz, bo musiałem zapuścić do ślubu. Bo nie wiadomo, czy by mnie ksiądz przyjął. Tak? Nie, no żartuję, ale... Ale co, miałeś taki jakiegoś jeżyka, czy taki dłuższy? Nie, no... Śmiali się, że wyglądałem jak ci z New Kidsów, taki. Mateusz nie chciał z nami specjalnie pogadać całą drogę, tak? Martwił się, że będzie musiał udzielać wywiadu. Tak, no... Bo mówiłem mu, że jadę właśnie, że dzwonił pan z Kanał Plus, że będziemy robić wywiad jeden na jeden. I on słyszał, jak z żoną rozmawiałem i mówi, tatusiu, chcę jechać tam z wami. No dałem mu dzisiaj wolne w przedszkolu, ale mówił całą drogę, że on nie chce nic mówić, nie? Że on nie będzie nic mówił, że będzie tylko siedział i patrzał. No to szanujemy jego prywatność. Jak nie chce mówić, to niech nie mówi, niech tak tata jest. Dzisiaj sobie pogada. Chciałem teraz nawiązać trochę do twojej przyjaźni z Piotrkiem Rockim. Jak tak patrzę na was dwóch, jeden mały, drugi duży, to wydaje mi się, że się super rozumiecie. Tak, był jeszcze z nami w Górniku Zabrze Mirek Warzecha i Michał Probierz i nazywali nas Daltonowie. Że tak, bo tak, żeśmy się trzymali. Jeszcze jak Michał się ściął na Jerzyka, wtedy pamiętam, teraz obecny trener Widzewa, pozdrawiam serdecznie Michała. No ale z Piotrusiem jesteśmy do dzisiaj, powiedzmy, przyjaciółmi, no i... Zawsze się przekomarzamy, obojętnie gdzie jesteśmy, nawet na Groklinie teraz, na boisku, żeśmy się przywitali, a mamy takie swoje przywitanie, takie wymyśliliśmy 10 lat temu i dalej się witamy tym przywitaniem. No i tak sobie zawsze dogadujemy i dwa dni temu też było wesoło na boisku tam, znaczy przed meczem, troszkę mi podogadywał o mojej brodzie, ja mu troszkę o jego nosie, no i tak. A no właśnie, bo jak on mówi, że ty powinieneś pracować zamiast betoniary na budowie i pluć pustakami, to co mu mówisz wtedy? No to ja wtedy zawsze mówię, że Roki, nie jeźdź w góry, no bo jak psikasz, to lawiny schodzą. No. Jest różnie, nie? No tak, Roki jest fajny chłopak, ale też go pozdrawiam. A ta stara gwardia Górnika Zabrze porozjeżdżała się po różnych klubach, szkoda? Tego czasu, kiedy mógł być taki naprawdę wielki sukces? Ja uważam, że wtedy tam brakowało takiego sponsora, znaczy prezes Płoskoń był, ale sam nie mógł nic zrobić, wtedy w ogóle miasto nie współpracowało z zespołem i w ogóle z działaczami. Ja uważam, że wtedy właśnie powinno być takie uderzenie jakiejś porządnej firmy i uważam, że z tymi ludźmi, co tam byli, byłyby dobre wyniki. Wszyscy twoi znajomi, z którymi robiłem taki wywiad środowiskowy przed naszą rozmową, mówią, wygląda groźnie, ale w domu potulny jak baranek, to prawda? To znaczy się potulny jestem, tam pantoflarzem nie jestem, żeby od razu to powiedzieć, ale tak, nie ma ze mną żadnego problemu, no ale każdemu zawsze pomogę i można na mnie liczyć. Dziękuję, bo mi pomogłeś dzisiaj. Dzięki. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Ci życzę. Widzimy się w Krakowie, bo będę na meczu Krakowia BOD GKS Bełchatów. Zobaczymy. Mati, jednak coś powiesz, czy nie? Kto wygra z Bełchatowem? Mati? Tata. Górnik mówi. Górnik! Wielkie brawa. Brawo, Mati. Tak jest. Masz swój klub. Trzeba mu kibicować. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki.